Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku i może w przyszłych następnych zajmiemy się stylem MS-230. Jest to pilarka, która ma problemy z prawidłową pracą. Gaśnie. Spróbujemy ją zaraz chwilkę uruchomić. Jej praca jest niestabilna. Właściciel właśnie uskarża się na to, że pracuje ona już dość kiepsko. Była prawdopodobnie przez niego kiedyś tam remontowana. Zaglądał do niej. Mimo to naprawa przez właściciela kończyła się, można powiedzieć, prawdopodobnie niepowodzeniem. Jak wygląda sprawa? Zaraz zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Spróbuję ją teraz uruchomić. To pierwsze uruchomienie. Jak widzicie, zero odzewu. Przy późniejszych szarpnięciach pilarka się odezwała. Pilarka odpala, ewidentnie ma mało paliwa, gaśnie lub ma prawdopodobnie problem z gazikiem lub z nieszczelnością. Spróbujemy jeszcze. To samo. Jeszcze raz ssanie. Nie odzywa się już. Tak, czyli pilarka pracuje tak, jakby kończyło się paliwo. Jeszcze raz ssanie. Spróbujemy ją podregulować. Wkręt L troszkę podregulowałem, zwiększyłem jej dawkę paliwa. Odkręciłem go w lewo o jeden obrót. Zobaczcie, jak wygląda maszyna. Spróbujemy uruchomić ją jeszcze raz. Zobaczymy, czy będzie poprawa. Chciałbym ją troszeczkę rozgrzać, zobaczyć, czy sposób jej pracy zmienia się wraz z jej temperaturą. Być może przesadziłem z regulacją. Jak widzimy, pilarka pracuje lepiej, jednak gaśnie. Wracamy do regulacji. Wkręt L został cofnięty o pół obrotu, czyli wkręcony. No jak widzicie, nie chcę złapać za nic. Nie zresztą tutaj jest, widzicie. Ale ja właśnie specjalnie to tak robię, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jak sprzęt jest dbany. Widzicie, pilarka w ogóle nie chce wejść na obroty, nie chce utrzymać obrotu, wcale. Pilarka pracuje już prawie normalnie, jedynie gaśnie, dlatego że muszę teraz wkręt T wkręcić, czyli wkręt zderzakowy przepustnicy, który ją podpiera.
i przeprowadzimy zaraz jakieś rozgrzanie maszyny. Oczywiście do właściwej regulacji oczyszczę filtr i zabiorę się tym wszystkim. Ale pilarka ma jakby słabą kompresję, słabe sprężanie. Jest leniwa, ospała na wolnych obrotach. Delikatnie jeszcze zmniejszę skład mieszanki wkrętem L. Jakąś 1/8 obrotu. Dobra, to są po prostu zbyt wolne. To tyle na razie. I problemy z uruchomieniem. Ewidentne. Tak jakby w ogóle bardzo lekko ciągnie się za linkę, jakby nie miała sprężania. Teraz na pugazie. Jeszcze podniosą obroty wolne biegu jałowego. No i co, widzowie, widzicie, pilarka jako taka chodzi, oczywiście filtry całkowicie zanieczyszczone, oczyszczę go. Zajrzymy za chwileczkę do środka, jak wygląda cylinder i jakie jest sprężanie. Jeżeli to wszystko przygotuję i wszystko będzie wstępnie przygotowane, czyli oczyszczony filtr, oczyszczona tutaj przestrzeń wokół gaźnika, zajrzymy do środka, sprawdzimy kompresję, podejmę decyzję, co robić dalej. Czy zaglądać do gaźnika, czyścić gaźnik i czy przystąpimy do dalszych testów. Jak zdążyliście pewnie zauważyć na filmie, no pilarka wykazuje jakieś tam chęci, jakieś tam oznaki życia. Przeprowadzimy dalsze testy badania. W tym momencie na razie zająłem się właśnie wypraniem filterka. Doprowadziłem go do jakiegoś takiego porządku. Czekam już na swoją kolej. Umyję teraz właśnie pokrywę, bo też jest cała brudna. Od wewnątrz. Oczywiście też przysłonę, która była źle założona. Odnośnie właśnie ustawienia tej pilarki, założenia tej przysłony, też również powiem kilka słów. Doprowadziłem również do porządku już komorę gaźnika, także wszystko już jest jako tako. To już jest przygotowane i odmuchane, oczyszczone na tyle, by bezpiecznie odkręcić świecę, dostać się do cylindra i ocenić też właśnie stan cylindra. Ja jeszcze umyję sobie te pokrywki i będziemy od razu zaraz mierzyć kompresję i wyglądać do środka. Przystępujemy właśnie do prac dalszych, tak samo już to jest umyte, tak samo ta klapeczka jest umyta. Podkręcamy świecę, patrzymy jak wygląda świeca. Ja jeszcze jej nie ruszałem, czekałem na Was, ściągnąłem tylko fajkę. Przynajmniej fajnie są dokręcane tutaj w tych maszynach te świece. Ten właściciel też chociaż jedno nie przeciąga tych gwintów. Patrzymy.
No, świeca nie jest zła, tragedii nie ma jakiejś bardzo dużej. Jest zadymiona, czyli wkręt H ustawiony bardzo bogato, a wkręt L sami widzieliście. Robimy pomiar kompresji. Przeprowadzam pierwszy pomiar kompresji. Manometr zainstalowany. Patrzymy. Sprężenie mamy. Uważam, jest super. OK. Dobra wiadomość. I otóż tak, moi widzowie, tak wygląda cylinder. Nie jest źle. Tutaj mamy jedno okno płuczące i okno wydechowe. Nie ma jakiś tam rys. Są delikatne smugi. Normalna, że powiem, praca silnika. W tym miejscu, na tłoku, po lewej stronie, w rogu dolnym, widać kawałek oderwanego nagaru i taką smugę, ale uważam niegroźną smugę, na cylindrze. Teraz widać ją wyraźniej w górnej części ekranu. Tutaj mamy okno wydechowe. Nie ma żadnych śladów przytarcia, na szczęście. No i tak z bliska wygląda mniej więcej gładź, także nie jest idealna, ale jest to normalna gładź właśnie tutaj w najgorszym miejscu, tam gdzie odrwał się nagar, gdzie zostawi tą smugę. I to tyle. Także zdjęcia tutaj gładzi cylindra, wnętrza pokazują, potwierdzają jeszcze dość dobrą kompresję. Także nie ruszamy góry, zajmujemy się gaźnikiem. Demontaż gaźnika w takim stylu wygląda dość prosto. Odczepiamy tutaj przewód gaszący. No, kolejność jest dowolna. Ja akurat w pierwszej kolejności przygotuję tutaj to miejsce właśnie na te elementy i odkręcam śruby mocujące. I kiedyś powiedziałem na jakimś filmie kolektor sący. To nie jest kolektor sący, chociaż też się uważam, błąd wielki to nie jest, ale jest to podstawa filtra powietrza. Śruby były wkręcone dość mocno. Także jedną już mamy. Uważajcie, żeby tutaj nic nie pogubić. Ja mam zamknięte ssanie po to, żeby też właśnie nawet żeby nic tam nie wpadło. Te śrubki są jakieś takie dziwne. Mam ósemkę, jak trzeba, one wskakują, muszę bardzo mocno dociskać. Idą z oporem. Montujemy podstawę filtra. Mamy dostęp do gaźnika. To mamy odpowietrznik. To są jakieś kombinacje. To już nie jest taki gaźnik, jak powinien być. Ale jak widzicie, podchodzi, pasuje. Wy teraz się pytacie, czy coś pasuje, czy coś można zrobić, czy coś można zmienić. Owszem, można. Ściągam wężyk doprowadzający paliwo. Wciskam przepustnicę gazu. Widać tam? Widać. Odpinam cięgno. Ono od razu spada, odpina się samo. W tym momencie przystąpię też do demontażu. Właśnie tam z zaciągniętym ssaniu. O, wyciągamy tutaj cięgno ssania. I gaźnik jest gotowy do uwolnienia. Teraz tak. Polecam, ale to nie jest konieczne. Możecie wyszarpać ten gaźnik tak normalnie, ale jeżeli chcecie zrobić to wszystko tak, jakby to powiedzieć, serwisowo, jak się należy, wypiąć tą dźwignię. Ponieważ jeżeli wypniecie tą dźwignię, nie przytniecie tak bardzo gaźnikiem tego przewodu paliwowego. Jest to bezpieczniejsze dla wężyka, ale mniej bezpieczne dla dźwigni, bo można ją uszkodzić. Gaźnik, jak widać, chyba jest oryginalny, Stihla. Chociaż po korpusie... Tak, oryginał Stihla. Gaźnik Walbro.
przystąpimy do jego czyszczenia. Niestety nie mam tej uszczelki, muszę to wszystko tylko oczyścić delikatnie, żeby nie uszkodzić. Oczyścić to miejsce. Przed oczyszczeniem tego miejsca należy ten otwór tutaj zatkać, wężyka paliwa i tak samo tutaj zabezpieczyć wszystko, żeby te zanieczyszczenia, które się tutaj znajdują, dostały się nam do silnika. Z tego miejsca możemy jeszcze ocenić stan tłoka. Ja sobie tam zerknę. Jak to wygląda. Nie wiem, czy wy będziecie tam coś widzieć. Wy tam nie będziecie nic widzieć, ale ja sobie zobaczę. Ale musicie mi wiedzieć na słowo. Z tej strony tłok wygląda idealnie. Ja biorę się za mycie. Jak zabezpieczam taką pilarkę do mycia? Jak widzicie, tutaj często używam tego typu właśnie nitów. Pasują mi one rozmiarem, mogę sobie łatwo dobrać. Do zatkania, o czym musicie pamiętać, używam na przykład impulsowego otworu tutaj, sterującego i kanału suszącego, starej gumowej rękawiczki. Oczywiście zatykając te miejsca, musicie je zatkać oczywiście. Też pamiętajcie o tym, by tłok zasłaniał okno suszące, by nie wepchnąć czegokolwiek do środka silnika. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeżeli cokolwiek tu wpychacie, pamiętajcie o tym, że musicie to wyciągnąć. Okay, przystępujemy do rozebrania tego gaźnika. Gaźnik został wstępnie oczyszczony. Sprawdzimy stan membrany, jeżeli będą ok, nie będziemy tutaj nic wymieniać. Membrana pompująca jest w bardzo ładnym stanie, powiedział nienagannym. Absolutnie uważam, nie podlega wymianie i bym jej nie ruszał. Sitko nosi jakieś tam ślady czyszczenia, dziugania. Poszukamy drugiego, może znajdziemy, to damy nowe. Sprawdzamy drugą stronę. Na pewno gaźnik będzie podlegał gruntownemu właśnie czyszczeniu, czyli ładnie go wymoczę w jakimś tej środku, choćby w benzynie go wymoczę lub w jakimś środku typu carb cleaner. Pytanie, jakiego środka używam czyszczenia gaźników, to zaraz go pokażę, tylko zajrzyjmy do gaźnika. I w takim środku ja zanurzam taki gaźnik. Można włożyć dziurkę, żeby się to wszystko poskleja i to trzeba naprawdę robić wszystko z wyczuciem. Widzicie, jak to trzyma, nie chcę tak na chama wbić tego śrubokręta. Ale jest to naprawdę przymocowane, przyklejone naprawdę bardzo mocno. Chyba nie było długo już ruszane. No i widzicie. Niestety udało się zepchnąć wieczko. No, membrana już sterująca jest sfatygowana. Mamy gaźnik w środku. Widać, że są osady. Nie grzeszy czystością. Widać, że ktoś tu był. Zaraz sprawdzimy poprawność ustawienia zaworka. Wygląda, że jest ok. Oczywiście do sprawdzenia poprawności ustawienia tego zaworka musimy... Nie, zaworek nie jest ok. Moi drodzy, zaworek jest bardzo podgięty. Zaworek powinien znajdować się w tego typu gaźnika między tym a tym elementem. Membrana na równi jest właśnie z tym grubym kołeczkiem. Teraz ją właśnie przymierzymy, bo to właśnie trzeba pamiętać, jaki to jest typ gaźnika i jak go ustawić. Przymierzymy jeszcze raz tą membranę. Mogą na to zwrócić od razu uwagę. Ciekło mi tu to, że jak ułożymy tą membranę od razu tak, widzicie, jak ona jest odkształcona, ona jest do wymiany. To ona jest od razu odpychana przez zaworek, bo tam powinna być. Tak, ona leży bezpośrednio na zaworku. Tak nie powinno być. No nic, to skorygujemy. Widzicie, on powinien być nawet tak bardziej na płasko. On jest wygięty tak jak delfinek w ogóle. O, nie wiem, czy będzie widać na filmie. On idzie tak, tak, tak i tak do góry, tu jest podgięty. Tak na ostro. Tak to nie powinno wyglądać. Chciałem wam pokazać, tak wygląda gaźnik. Tutaj w środku przed czyszczeniem. Ta strona nie wygląda źle. I zobaczycie po czyszczeniu. Chciałem tylko wam pokazać jeszcze, jak udało się doczyścić ten gaźnik. Tak to wygląda. Ratowałem go ze względu na to, że jest to oryginalny stary gaźnik. Nie ma luzów na przepustnicy. Sprawdziłem też kwestię, czy wyrabia się luz
w korpusie, czy właśnie na osi przepustnicy. Wyrabia się tu i tu, bo sprawdziłem to z jednym gaźnikiem, także tamten korpus jest nie do uratowania, nawet jakbyśmy dali nową przepustnicę, nową oś przepustnicy właśnie tutaj gazu, to jakiś tam luz by oczywiście zmalał, ale nie jest to idealne rozwiązanie, nie usuwa tego luzu przepustnicy całkowicie. Ten gaźnik nie ma luzu, wszystko pracuje bardzo fajnie. Jest to gaźnik WT215, widzicie, jest fajnie już oczyszczony. Sprawdziłem w nim wszystkie elementy, wszystkie kanały, czy są drożne, czyli w tym miejscu mamy kanał wkrętu L, gdzie dostaje się paliwo do dyszy H, do dyszy L. W tym miejscu mamy kanał otwór, w którym dostaje się paliwo do dyszy H, i tutaj mamy wkręt H, który właśnie regulujemy jego ilość. Światło właśnie tych otworów jest zamykane tymi stożkami. Tak, to wszystko jest drożne. Tak samo tutaj zawór iglicowy, wiadomo, tutaj pracuje, tutaj jest okienko bardzo ładne, bardzo duże. Ono jest jak najbardziej drożne, to można sprawdzić, widać światełko. Teraz tak, jeśli chodzi o kanały, już właśnie dyszę docelowo. Używałem środka Carb Cleaner, zaraz Wam pokażę, jaki to jest środek, bo często pytacie mnie się o to, jakie to są środki, czym czyszczę gaźnik. Tam w środku ja już Wam tutaj nie będę pokazywał, bo są moje dwa filmy, na które Was zapraszam. Jest to film teoretyczny z rysunkiem, gdzie tłumaczę co i jak to wygląda. Teraz tu nie będę już wymyślał. Tam w środku jest dysza H i tutaj gdzieś na brzegu jest dysza, malutki otworek dysza L. Jak ja to sprawdzam? Otwieram przepustnicę, wprowadzam środek do czyszczenia gaźnika właśnie przez tutaj te otwory L i H i następnie obserwuję, czy przez te dysze wydostaje się ładnie paliwo, otwierając przepustnicę gazu. Wszystkie te elementy zostały sprawdzone, wszystko jest drożne. Mam nadzieję, że ten gaźnik jeszcze nam posłuży. Jeszcze chciałbym Wam pokazać świecę, przypomnieć Wam jak wygląda. Za chwilkę ją oczyszczę i zobaczycie jak wygląda, bo będzie po oczyszczeniu. Teraz pokażę Wam właśnie oczyszczoną świecę, jak to wygląda. Zaraz ustawię w niej przerwę 0,5 mm i teraz pokażę Wam jeszcze, czym właśnie czyszczę gaźniki. Również właśnie świecę przed czyszczeniem też można spryskać takim środkiem. Już ten środek kupiłem dość dawno, właśnie mi się skończył, muszę zakupić znowu coś podobnego. Cena też nie była mała, prawie 30 zł już kiedyś. Bo oglądam właśnie ten gaźnik, jeszcze jego elementy i chciałem Wam pokazać, że niestety sitko, widzicie, w tym miejscu jest uszkodzone, także sitko również musi ulec wymianie. Czekamy na części. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i hej!